Który to już raz takie spotkanie? Trzeci raz spotykamy się w Ciężkowicach przy Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego. Skąd taka pasja? O, zawsze podobały mi się motory. Nadarzyła się okazja, więc tak, kupiłem sobie małego i motocykl, no i jeżdżę. Chłopaki chętnie się angażują, przyjeżdżają. Dużo fajnej zabawy, oczywiście Eucharystia, poświęcenie motocykli, pojazdów, kolegów. A jakie atrakcje tutaj będą? No dzisiaj mamy trochę przewidzianych atrakcji, ponieważ no, jest to połączone z festiwalem piosenki religijnej O Bogu Granie. Ale takie motocyklowe atrakcje to no, przeciąganie liny, najgłośniejszy motocykl, najstarszy. A i tam wiele takich różnych ciekawych. Najpiękniejszy motocykl. Przyjechaliśmy z sąsiedniej gminy, z Bobowej. Mamy bardzo dobre relacje z księdzem Mieczysławem. Jeździmy bardzo często na motory. W tamtym tygodniu, w niedzielę, byliśmy na takiej przyrzymce strażackiej, też motorowej, z Zakopanego do Ludźmierza. Było ponad 200 motorów. No i ta niedziela również szykuje się fajnie. A przyjechał pan tutaj sam, czy z kimś? Nie, przyjechałem z małżonką, bo mam ten komfort psychiczny, że moja żona bardzo lubi jeździć na motorze i to jest fajne. Od jak dawna jest pan motocyklistą? O, już chyba z 10 lat, ale najpierw jeździłem na Junaku, a teraz mam nową Hondę Shadowkę 750, wystarczająca. I ze względu na to, że jestem nauczycielem, mam dużo czasu, więc całe lato jeżdżę na motorze. Pierwszy raz uczestniczy pan tutaj w Ciężkowicach? Nie, trzeci. Ja księdza Mieczysława wspieram bardzo mocno, cała grupa Bobowska zresztą. Mamy taką ekipę 10-15 motocyklową i jesteśmy tutaj co roku. A jak ocenia pan całą realizację? Bardzo fajnie, zresztą Mieczysław jest bardzo dobrym organizatorem, więc fajnie to wszystko wygląda, bardzo ładna trasa, bardzo dobra organizacja i jak Bozia da zdrowie, to w przyszłym roku będziemy również. Ja, to jest moje takie hobby, pasja mojego męża, no i byłam bardzo przeciwniczką taką, jak mąż zakupił motor, a teraz no to za każdym razem wskakuje i jest to dla mnie wielka przyjemność. I nie przejmuje się pani tym, że kobiety zazwyczaj nie jeżdżą na motorach? Kompletnie. Wręcz mnie to pasjonuje. Bardziej lubię przebywać. Tak, właśnie, zachęcamy wszystkie kobiety, żeby spróbowały. Jeśli tylko mężczyźni chcą i ciągną ich na jakieś przejażdżki, jak najbardziej spróbować raz, a myślę, że to nie skończy się na tym razie.